Przed chwilą wręczyłem certyfikaty najlepszym z najlepszych, czyli tej grupie pilotów i techników, którzy rozpoczną szkolenie dotyczące F-35. F-35 to najnowocześniejsze samoloty na świecie. W przyszłym roku już trafią w ręce właśnie polskich pilotów i polskich techników. Ci ludzie, którzy Zostali wybrani do tego, żeby obsługiwać te samoloty. Tak jak powiedziałem, są świetni, są zaangażowani, są ludźmi, którzy mają odpowiednie doświadczenie, bo przecież są pilotami F-16. Tudzież obsługują te samoloty pod względem technicznym, a więc są przygotowani do tego, żeby niejako z marszu podjąć obowiązki. Oczywiście po podpisaniu. Zamówienia na F-35 w styczniu 2020 roku rozpoczęliśmy szkolenia. Szkolenia taktyczne, szkolenia na symulatorach, ale w przyszłym roku już ci ludzie rozpoczną szkolenie na samolotach, na polskich samolotach F-35. Stany Zjednoczone zdecydowały o takiej formie szkolenia w odróżnieniu od szkolenia na F-16. Przecież nasi piloci wcześniej szkolili się na amerykańskich F-16, a potem kiedy w 2006 roku przejęli polskie F-16, to już byli wyszkoleni na amerykańskich maszynach. Tym razem taka jest polityka producenta, taka jest polityka Stanów Zjednoczonych, że nasi piloci. Na szkolenia specjalistyczne będą przeprowadzali na polskich F-35. Tak się dzieje w przypadku również innych państw, które wyposażyły swoje siły powietrzne w F-35. Szanowni Państwo, 68% Polaków uważa, że polskie siły zbrojne powinny być tak rozwinięte, aby mogły stawić czoła. Agresji zewnętrznej. To jest bardzo ważna wiadomość, która również potwierdza nasz wybór, bo my przejmując władzę w 2015 roku, mam tu na myśli rząd Prawa i Sprawiedliwości i pana prezydenta Andrzeja Dudę, który został wybrany w 2015 roku, właśnie postawiliśmy na wzmacnianie, konsekwentne wzmacnianie wojska polskiego. Dałem przykład F35, znajdujemy się w bazie, w której wręczyłem przed chwilą certyfikaty przyszłym pilotom i technikom F35, ale przecież w 2018 roku podpisałem kontrakt w sprawie patriotów, w 2019 w sprawie Hajmarsów w 2021 w sprawie czołgów Abrams ten sprzęt albo już jest na wyposażeniu wojska polskiego, albo niebawem na wyposażenie wojska. Polskiego trafi. Mówię o tym, żeby podkreślić, że przestrzegając przed agresywną polityką Rosji środowisko prawa i sprawiedliwości miało rację. Nie wszyscy nas wówczas słuchali, również rządzący wówczas Polską. Również w Unii Europejskiej mieliśmy do czynienia z innymi działaniami, działaniami skierowanymi na współpracę z Kremlem, na współpracę z Putinem. Mieliśmy rację, i kiedy tylko objęliśmy ster rządów wtedy konsekwentnie wzmacnialiśmy wojsko polskie. Jeżeli chodzi o wyposażenie, ale także jeśli chodzi o liczebność wojska polskiego. Stąd też młodzi żołnierze, nowi żołnierze, stąd też największa w historii liczba żołnierzy, którzy wstąpili do wojska polskiego w ubiegłym roku. Najwyższa liczba w historii, odkąd zawieszono obowiązkową służbę wojskową. To jest polityka, którą konsekwentnie będziemy realizowali. Mogę też powiedzieć z dumą i z satysfakcją, że odkąd rozpocząłem swoją misję jako, ministra, jako minister obrony narodowej, w tym czasie wojsko polskie bardzo się zmieniło na korzyść. To był czas, kiedy zawarliśmy największe w historii wolnej Polski kontrakty dotyczące uzbrojenia. To był czas, kiedy szeregi wojska polskiego powiększyły się z 95 tysięcy na 167 tysięcy ludzi pod bronią, wliczając również żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. To też czas, kiedy wybuchła wojna. Najpierw mieliśmy do czynienia z Konfliktami, które zapowiadały tą wojnę, mówiłem, że przestrzegaliśmy przed agresywną polityką rosyjską. No ale w 2022 roku Rosja pełnoskalową wojnę wszczęła przeciwko Ukrainie. I choć byli tacy, którzy twierdzili, krytykowali, że Rozstawienie wojska polskiego przy granicy jest niewłaściwe. Byłem krytykowany za to, że powołałem 18. Dywizję Zmechanizowaną na gruzach zlikwidowanej przez rząd koalicji POPSL, pierwszej Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej, że ustawiam wojsko na granicy. To doświadczenia z Ukrainy, te tragiczne doświadczenia pokazały, że miałem rację. Że mieliśmy rację. Nie można dopuścić do tego, żeby chociażby skrawek polskiej ziemi był okupowany, dlatego że wtedy, tak jak na Ukrainie, doszłoby do tragicznych zdarzeń w postaci ludobójstwa, z jakimi mieliśmy do czynienia w Buczy czy Wirpieniu, a więc wojsko ma bronić każdego skrawka polskiej ziemi. To wszystko, o czym mówię teraz, dowodzi pewności i skuteczności naszych działań pewności dlatego że wyprzedzając zagrożenia postawiliśmy na wzmacnianie wojska polskiego i skuteczności bo mimo tego że przez lata przemysł zbrojeniowy nie tylko polski przemysł zbrojeniowy ale na przykład europejski przemysł zbrojeniowy był likwidowany czy też umniejszano możliwości produkcyjne to my zdecydowaliśmy się na to żeby właśnie zwiększać siłę wojska polskiego konsekwentnie to robiliśmy w ubiegłym roku też chcę bardzo to mocno podkreślić kiedy Rosja napadła na Ukrainę nagle niektórzy obudzili się twierdząc że należy wzmacniać wojska Mówię tu o innych moich kolegach, koleżankach i kolegach z ministrach obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. My już byliśmy rozpędzeni, my wiedzieliśmy, że taka polityka wzmacniania sił zbrojnych jest koniecznością, jest jak najbardziej właściwa. Też chciałbym bardzo mocno podkreślić moją satysfakcję z tego, że na tak trudnym rynku, jakim jest rynek zbrojeniowy, a więc kiedy jest tak wielu chętnych do kupowania sprzętu wojskowego i tak mało jest w ofercie, osiągnęliśmy bardzo duży sukces w relacjach z Koreą Południową, bo zarówno czołgi K2, jak i Armatochałbice K9 już są na wyposażeniu wojska polskiego, a w, niemalże rok temu pojechałem do Seulu, rozpocząłem rozmowy, które zaowocowały podpisanymi umowami i dostarczeniem pierwszych egzemplarzy czołgów i armatochałbic jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Teraz te dostawy są realizowane, konsekwentnie są realizowane. Ale jesteśmy w bazie sił powietrznych, proszę państwa, już niedługo do Polski trafią FA-50, a więc koreańskie samoloty. To jest rekord świata. To są samoloty, które zamówiliśmy w ubiegłym roku i już w tym roku trafią na wyposażenie polskich sił powietrznych. To jest wielkie nasze wspólne osiągnięcie. Ale jeszcze o F-35. Dlaczego F-35 są najlepsze na świecie? Przez swoją sieciocentryczność rozmawialiśmy na ten temat wielokrotnie. Będą funkcjonalne, będą odpowiadały naszym oczekiwaniom, jeżeli chodzi o odstraszanie, jeżeli chodzi o obronność. Dlatego że będą świetnie współpracowały na przykład z Heimarsami. Zamawiając patrioty zamówiliśmy także system, który zarządza polem walki. W ten system wpięte zostaną polskie F35, w ten system wpięte zostaną polskie Hajmarsy, w ten system wpięte oczywiście będą patrioty i także inna broń. Dlatego żeby stworzyć system, który odstraszy agresora, żeby stworzyć system, który będzie niewątpliwie bardzo użyteczny, system, który no nie ma porównania na świecie, dlatego że ten system IBCS trafi wyłącznie do Wojska Polskiego spośród sojuszników Stanów Zjednoczonych. To też jest bardzo ważny argument, jeżeli chodzi o nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Konsekwentnie wybieraliśmy uzbrojenie pochodzące ze Stanów Zjednoczonych albo kompatybilne z uzbrojeniem amerykańskim. Samoloty FA50 koreańskie zostały zaprojektowane przez Lockheed Martin, przez tą samą firmę, która produkuje F-16 i która już produkuje polskie F-35. To jest niezwykle ważny argument, jeżeli chodzi właśnie o budowę siły Wojska Polskiego, jeżeli chodzi także o całą tą naszą natowską politykę obrony i odstraszania. Jeszcze raz gratuluję wszystkim tym, którzy otrzymali certyfikaty. Naprawdę przed Wami stoi wielka przyszłość, zarówno jeśli chodzi o Wasze kariery wojskowe, ale przede wszystkim i to jest najważniejsze ta przyszłość świadczy o bezpieczeństwie naszego kraju, o bezpieczeństwie Polski. To jest ważny argument, bo to jest argument przesądzający o naszej przyszłości. Polska jest bezpieczna dzięki waszej służbie, a więc jeszcze raz gratuluję i życzę powodzenia. Dziękuję.